Martyna Lewandowska-Oliwa, witam w magazynie Forbes czwartej ligi. Rok czasu trwała ich przerwa z czwartą ligą. Mają nowy stadion, nowego sponsora, przeprowadzili głośne transfery i zaliczają ostry falstart. W studiu ze mną goście z Biskupca, burmistrz miasta Kamil Kozłowski i zawodnik Jakub Jurczak. Dzień dobry, cześć panowie. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Na początku, panie burmistrzu, muszę się pana zapytać, bo Kuba jak tu wszedł, mówię, słuchaj Kuba, oglądałeś nasz magazyn, to tak oczy zrobił, mówi, wiesz, ja rok czasu grałem w okręgówce. Czy za to burmistrz odrobił lekcję i ogląda magazyn Forbes czwartej ligi? Tak, zdarza mi się oczywiście. Bardzo zawsze interesujące wywiady, fajni ludzie, fajni goście związani ze sportem, także fajną robotę robicie. Panie burmistrzu, no właśnie, uspokajamy kibiców. My tutaj o polityce rozmawiać dzisiaj nie będziemy, bo burmistrz to człowiek związany mocno ze sportem i z piłką nożną. No, chyba od małego zawsze jakaś tam ta przygoda ze sportem mi towarzyszyła, więc można powiedzieć, że urodziłem się w Biskupcu i wychowałem na sporcie, ale no jednak gdzieś tam te losy się potoczyły troszeczkę inaczej. Studia na AWF-ie i później powrót do Biskupca i praca w Biskupcu. Przejdźmy do sobotniego spotkania z Polonią Lidzbark Warmiński. Graliście na wyjeździe. Kuba, jakie ty masz przemyślenia po tym spotkaniu przegranym 0-2? Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski po tym meczu, bo dostaliśmy bramki dość szybko i w krótkim odstępie czasu. Gdzieś tam na początku meczu mogliśmy my gdzieś tam wyjść na prowadzenie. Ale nie wyszliście na to prowadzenie. I tak, te bramki padały w 22 i chyba w 25 minucie. Dość szybko stracona ta druga bramka. Myślisz, że to była kwestia koncentracji, tego, że zostaliście jeszcze w głowach z tym, że przegrywacie 1-0, a tu bach i, no i 0-2. No tak, gdzieś tam w głowach nam się działo, że dostaliśmy bramkę. Nie ocknęliśmy się i dostaliśmy szybko drugą. No i gdzieś tam głowy w dole i tak wyszło, ale pozytywnie patrzymy w przyszłość. O tej przyszłości będziemy jeszcze rozmawiać. Panie burmistrzu, czy pan był na tym spotkaniu, czy jednak się nie udało? Niestety, no jednak obowiązki podczas okresu letniego są takie, że ciężko mi wyjeżdżać w weekendy i podpatrywać tęcze, ale jednak te relacje mam na bieżąco. A, czyli SMS-y, telefony dość szybko, tak, nie czeka tak, pan na tak. Wynik na portalach społecznościowych? Nie, jestem na bieżąco cały czas informowany, także też żyję tym wszystkim, także też czekam zawsze na wiadomość. I no niestety, początek nie jest łatwy, no ale jednak mecz meczowi nierówny. Jednak niedawno z Polonią wygraliśmy 3-1 w pucharze, gdzie też na puchar stawiamy, też Polonii też zależało na tym pucharze, widać było po składzie. Ale spokojnie, my patrzymy z chłodną głową na to wszystko i mamy cierpliwe podejście. O tej chłodnej głowie zaraz będziemy rozmawiać, ale zobaczmy, jak padały bramki w spotkaniu Polonii Lidzbark Warmiński i Tęczy Biskupiec, a także w pozostałych meczach drugiej kolejki. W Mławie mierzyły się ze sobą Polonia i Łowo z Pisą Primavera Barczewo. W 21 minucie na listę strzelców wpisał się Michał Rynkowski i Polonia była na prowadzeniu. W 41 minucie rzut karny na gola zamienił Olaf Gorczyca i w spotkaniu mieliśmy remis. W 61 minucie świetnie piłkę uderzył Dominik Lemanek i gospodarze znów byli na prowadzeniu. Dwie minuty później piłkę głową do bramki skierował Sebastian Szczepański i Polonia miała dwa gole przewagi. W 78 minucie meczu kapitalną akcję przeprowadził Dominik Lemanek i ponownie wpisał się na listę strzelców. W 90 minucie piłkę z bliskiej odległości do bramki posłał Jakub Chłudziński i Pisa miała dwa gole na swoim koncie. W doliczonym czasie gry wynik na 5-2 dla Polonii i Łowo ustalił Wiktor Letkiman. DKS Dobre Miasto podejmował Beniaminka tego sezonu Forbes czwartej ligi Rominte Gołdap. W 36 minucie meczu goście weszli na prowadzenie, gdy piłkę głową do bramki skierował Mateusz Dyniszuk. W 58 minucie na listę strzelców pisał się Damian Lubak i DKS doprowadził do wyrównania. W 73 minucie Kamil Lulies dopadł do piłki odbitej przez bramkarza gości i posłał ją do bramki. 7 minut później swoją drugą bramkę w tym meczu strzelił Damian Lubak i gospodarze byli już bardzo blisko wygranej. Już w doliczonym czasie gry sam na sam z bramkarzem wyszedł Kai Seihyoki i tym samym ustalił wynik meczu na 4-1 dla drużyny z Dobrego Miasta. W Iławie mierzyły się ze sobą drużyny, które wygrały swoje pierwsze spotkania. W 30 minucie Paweł Dymiński wykorzystał błąd iławskiej defensywy i Mamry były na prowadzeniu. W 59 minucie piłkę z bliskiej odległości do bramki skierował Grzegorz Kochalski i tym samym mieliśmy remis.
W 86 minucie goście przeprowadzili świetną kontrę, którą na gola zamienił Paweł Dymiński. Więcej goli nie padło i drużyna z Giżycka cieszyła się z cennej wygranej. Motor Lubawa rywalizował z Olimpią Olsztynek. Obie drużyny liczyły na zdobycie pierwszych trzech punktów w tym sezonie. W 23 minucie Mateusz Bartnowski posłał piłkę do pustej bramki i Motor był na prowadzeniu. W 31 minucie spotkania pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Kacper Nawrocki i Lubawianie mieli dwa gole przewagi. 6 minut później kapitalną bramkę strzelił Mark Usowicz i tym samym Olimpia złapała kontakt z rywalem. Goście mieli szansę na zdobycie jednego punktu, ale Łukasz Duch nie wykorzystał rzutu karnego. Ostatecznie Motor wygrał 2-1. W Mrągowie doszło do bardzo ciekawego starcia. Tamtejsza Mrągowia, która w dobrym stylu rozpoczęła sezon, mierzyła się z GKS-em Wikielec. Już w 10 minucie meczu Przemysław Rybkiewicz pokonał bramkarza gości i Mrągowia była na prowadzeniu. 5 minut później świetny kontratak drużyny gospodarzy na gola zamienił Mateusz Skonieczka. GKS jednak się nie poddał i w 37 minucie za sprawą Mateusza Jajkowskiego strzelił kontaktowego gola. Jak się później okazało, był to ostatni gol w tym meczu i Mrągowia zanotowała ważną wygraną. Jedno z ciekawszych spotkań drugiej kolejki Forbet czwartej ligi rozegrane zostało w Lidzbarku Warmińskim. Polonia podejmowała tęczę Biskupiec. W 22 minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Karłowicz i Polonia była na prowadzeniu. 3 minuty później Karłowicz zanotował świetną asystę, a gola strzelił Sergiej Górow. Więcej goli w tym meczu nie padło i Polonia dopisała kolejne 3 punkty do swojego dorobku. Granica Kętrzyn na własnym stadionie podejmowała Spadkowicza z trzeciej ligi z Nicz Biała Piska. Goście wyszli na prowadzenie w 10 minucie, a gola strzelił Dawid Pietkiewicz. W 13 minucie wyrównał Marcin Swacha-Soc. Niestety tych goli nie udało się nagrać. W 26 minucie świetnie piłkę głową uderzył Bartosz Giełażyn i Znicz ponownie prowadził w tym spotkaniu. Już w doliczonym czasie gry jeden punkt gospodarzom zapewnił Bartłomiej Czerniakowski. Z tego remisu na pewno bardziej zadowolona jest Granica. W Morągu tamtejszy Huragan mierzył się z rezerwami Olimpii Elbląg. W 14 minucie nieporozumienie morąskiej defensywy wykorzystał Dominik Kozera i Olimpia była na prowadzeniu. W 32 minucie do wyrównania w tym spotkaniu doprowadził Przemysław Ziemianowicz. W 78 minucie meczu swoją drugą bramkę strzelił Dominik Kozera i to Elblążanie byli bliżej wygranej. W 87 minucie piłkę głową do bramki skierował Michał Duda i Huragan wyrównał stan rywalizacji. W 93 minucie Piotr Zmiarowski zapewnił morąskiej drużynie 3 punkty. To pierwsze punkty Huraganu w tym sezonie, a Olimpia dalej pozostaje bez zdobyczy punktowej. Widzieliśmy bramki, jakie padły w tym spotkaniu. Kuba, wracając do tego meczu, jak wyglądała przerwa w szatni? Co trener powiedział? Czy to była szybka analiza tego, jakie popełniliście błędy, czy jednak praca nad mentalem i motywacja na to, żeby odmienić jeszcze losy spotkania w drugiej połowie? No raczej motywacja przed drugim gwizdkiem, żeby wejść na drugą połowę. Trener mocno zaznaczył nam, żeby wyjść, walczyć i zdołać zmienić losy meczu. Panie burmistrzu, średnie te nastroje po tych dwóch kolejkach w Biskupcu. 0 punktów, no i 0 strzelonych bramek. Na początku mówię o tej cierpliwości, no jednak klasa okręgowa to nie jest już czwarta liga, widać te drużyny wszystkie się wzmocniły, no, naprawdę to jest chyba teraz najmocniejsza czwarta liga do tej pory jaka była. To cieszy przede wszystkim to, że przyciągnie na pewno kibiców też na stadiony, ten poziom jest dużo wyższy, zawodnicy mogą grać też mecze między sobą na dużym poziomie i też się uczyć od innych. A to, że na razie mamy no, mocnych przeciwników jednak, Granica Kętrzyn, która czwarte miejsce miała w zeszłym sezonie, no, Polonia, która się wzmocniła i nie ukrywajmy, będzie walczyła na pewno o awans do trzeciej ligi. Ma duże aspiracje i też tutaj też chwała za to, że to co robią też fajnie odbija się na tej lidze, na Forbet czwartej lidze. A to, że taki początek, no cóż, tak powiedziałem, mecz meczowy jest nierówny, tak niedawno wygraliśmy z Polonią, ale my patrzymy do przodu, mamy cierpliwość, budujemy zespół, też są nowi zawodnicy, no od razu tego nie można stworzyć, tego takiego kolektywu na boisku, bo jednak 5 nowych zawodników przyszło, którzy tak naprawdę weszli od razu do składu. Jednak no, trzeba czasu i cierpliwości, a myślę, że tutaj mamy pewne zaufanie i do trenera, i do zawodników, także myślę, że spokojnie czekajmy na te wyniki i one przyjdą na pewno.
Burmistrz wspomniał, że czwarta liga to nie okręgówka. Ty grałeś cały poprzedni sezon w lidze okręgowej w barwach Tęczy Biskupiec. Jesteś po dwóch spotkaniach w Forbe czwartej lidze, dwóch spotkaniach przegranych przez wasz zespół. Faktycznie widzisz tą różnicę poziomów między okręgówką a Forbe czwartą ligą? Tak, no jest poziom, widać to w meczach. Gdzieś tam nie ma za dużo czasu, żeby myśleć na boisku tutaj w czwartej lidze. W okręgówce można by było sobie przyjąć, gdzieś tam popatrzeć, rozejrzeć, ruszyć do zagrania. No tutaj tak nie ma. Tutaj gdzieś tam trzeba grać na jeden, dwa kontakty szybciej. No, na pewno dużo silniejsza jest ta liga. Gdzieś tam warunki fizyczne też grają dużą rolę. No i tak, no. Panie burmistrzu, pan wspomniał, że ten sezon będzie bardzo silny, bardzo trudny, że zespoły się wzmocniły, ale Tęcza Biskupiec też przeprowadziła transfery, 5 transferów. Na brak kadry i doświadczonych zawodników jakby trener i zarząd nie może narzekać i mocno popracował też zarząd klubu, ściągając kilku znaczących graczy. No powiem szczerze, też się zdziwiłem, że nie było wcale tak łatwo ściągnąć zawodników do klubu, bo jednak wiele klubów, tak jak powiedziałem wcześniej, wzmacniało się i jednak ten ruch na tym rynku transferowym był bardzo duży, jeżeli chodzi o czwartą ligę. No dla mnie to jest niespotykane, jednak w tym sporcie troszeczkę już tam gdzieś jestem i wcześniej byłem trenerem, więc też miałem tą styczność z tą ligą, ale no naprawdę to jest imponujące, jak to się rozwija i w jakim kierunku to idzie. Ale no jednak udało nam się postawić na swoim, żeby wzmocnić ten zespół. Także myślę, że te owoce i żniwa będziemy zbierać za jakiś czas. Kuba, wzmocnienia kadry były praktycznie w każdej formacji, bo dołączył do was jeden z najlepszych bramkarzy ligi, Mateusz Lawrenc. Jest bramkostrzelny Patrycjusz Malanowski, jest Paweł Galik, Adrian Podgórski, czyli to są ofensywni gracze. O miejsce w składzie jest rywalizacja? Jest. Teraz jest bardzo duża rywalizacja. I to też jest dobre dla drużyny, bo jednak gdzieś tam rywalizujemy pomiędzy sobą, jest gdzieś tam poziom wyższy. No i na pewno każdy będzie dawał z siebie więcej na treningu i na meczu, pokazywał, że to on jednak będzie chciał grać w meczu. Myślę, że bardzo dobry ruch tutaj transferowy. Na razie na papierze to wszystko wygląda dobrze, tak? A rzeczywistość jest inna. Drużyna, nowi zawodnicy i trener potrzebuje więcej czasu, żeby się zgrać? Myślę, na pewno. No, jednak, tak powiedziałem, te osobowości, które przyszły, no jednak muszą się zgrać, muszą się poznać tak naprawdę na nowo i tutaj każdy musi wiedzieć, na co kogo stać na boisku, więc tego czasu potrzebujemy. Ale tak powiedziałem, no, pierwszy krok zrobiliśmy w Pucharze Polski, gdzie też pokazaliśmy swoją siłę, wygrywając u siebie z Polonią Lidzbark 3-1, więc i to naprawdę był mecz też na bardzo dobrym poziomie i zasłużone zwycięstwo nasze. Teraz w lidze z nim przegraliśmy, ale każdy tydzień, dla nas każdy tydzień, każdy trening to będzie dla nas tylko i wyłącznie na plus, więc cierpliwie będziemy dążyli do tego, żeby te wyniki za chwilę przyszły. Zobaczmy więc, jak wygląda ligowa tabela. Kto zgarnął pełną pulę punktów w tych dwóch kolejkach, a także sprawdźmy klasyfikację najlepszych strzelców Forbe czwartej ligi. Na czele ligowej tabeli jest Polonia Lidzbark Warmiński, która ma 6 punktów na swoim koncie. Tyle samo oczek mają Mamry Giżycko i Mrągowia Mrągowo. Punktów nie zdobyli jeszcze natomiast Olimpia 2 Elbląg, Olimpia Olsztynek, Tęcza Biskupiec i zajmująca ostatnie miejsce Rominta Gołda. W klasyfikacji strzelców na czele znajduje się 4 zawodników, którzy strzelili po 3 gole i są to Przemysław Rybkiewicz, Bartosz Giełażyn, Dominik Kozera i Damian Lubak. Panie burmistrzu, Biskupiec może pochwalić się jednym z najładniejszych obiektów na Warmii i Mazurach. Jaka jest wartość tej inwestycji? Skąd pozyskaliście środki i co wchodzi w skład całego obiektu? Bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że już jest ten obiekt Biskupiec. Ja powiem tak, to najładniejszy obiekt na Warmii i Mazurach w tej chwili. Polemizowałabym, najładniejszy to... Na argumenty możemy porozmawiać. Oczywiście. No nikt nie ma tak pięknego położenia obiektu jak Ostróda. No powiem tak, no Biskupiec to jednak leży w sercu Warmii Mazur, także tutaj my też troszeczkę mamy przewagi, ale nie, jednak nasz obiekt jest obiektem kameralnym, jak na takie miasto jak nasze, to naprawdę 1500 miejsc siedzących, większość pod zadaszeniem, murawa naturalna z bieżnią tartanową.
z elementami lekkiej atletyki, z bieżnią do skoków w dal, koło do pchnięcia kulą, do tego no, sztuczna nawierzchnia na górze, nowoczesny budynek postawiony praktycznie od podstaw, wszystko oświetlone, możemy grać po zmroku, także naprawdę warunki w tej chwili, myślę, że mam chyba jedne z najlepszych w województwie, jak nie najlepsze. Nic tylko grać, uprawiać sport, przyciągać młodzież i z roku na rok, żeby to się jeszcze bardziej rozwijało, także na tym nam zależy bardzo. Może oglądają nas inni samorządowcy, to proszę powiedzieć, skąd mają pozyskać środki na tak fajny obiekt? No, powiem tak, no, nie jest łatwo pozyskać środki w naszym województwie na sport, no, to myślę, że wszyscy wiedzą, nie tylko samorządowcy, ale też i kibice, i ludzie, którzy są związani ze sportem. No, nam się na modernizację stadionu nie udało pozyskać środków, bo takiej możliwości nie było, ale udało nam się pozyskać środki na modernizację parku miejskiego w Biskupcu i stąd udało nam się pozyskać 7 milionów złotych właśnie i dzięki temu mogliśmy zmodernizować nasz stadion. Całość inwestycji wynosiła ponad 14 milionów złotych i oczywiście resztę pieniędzy z budżetu miejskiego musieliśmy zabezpieczyć, no i udało nam się. Dzisiaj mamy fajny stadion, którego nam wszyscy zazdroszczą. Zapraszamy do Biskupca, myślę, że warto zobaczyć. A kto zarządza tym obiektem? Czy to jest jakaś jednostka miasta, miasto, czy też jest oddany jakby w zarządzanie dla klubu tańca? Zarządcą jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. Oczywiście jest w porozumieniu w większości do użytkowania przestępcze Biskupiec, ale też oczywiście i biegacze, i szkoły będą mogły z niej korzystać, każdy, kto grupy zorganizowane. Także no, jak to już wcześniej mieliśmy przećwiczone, żeby tym się zajmować i Centrum Kultury, Turystyki i Sportu decyduje o tym właśnie, jak to ma wyglądać. Kuba, wy swoje mecze w lidze okręgowej musieliście grać na wyjeździe, bo tutaj toczyła się oczywiście inwestycja. Czy czujecie się już powoli jak w domu i u siebie? Tak, po pierwszym meczu już czuliśmy się jak u siebie, bo jednak no gdzieś tam ulga jest, grając u siebie, a nie ciągle w rozjazdach i tam nawet w lidze okręgowej gdzieś tam musieliśmy jeździć, trenować gdzieś indziej w innych miejscowościach i tam w wioskach czy tam różnych. Na pewno było to trudniejsze, prawda? Na pewno. I dalsze wyjazdy też były. No i warunki nie były takie, jak mamy teraz w domu w Biskupcu. No, na pewno cieszymy się, że są takie warunki. Nie mamy prawa narzekać na to. Fajnie, że się udało taki stadion zbudować. Warunki bardzo dobre i nic tylko grać. Panie burmistrzu, często ostatnio w mediach toczy się taka dyskusja o roli samorządu w wspieraniu klubów, działalności tej piłki takiej seniorskiej. Jak pan uważa, czy samorząd powinien wspierać lokalny klub, właśnie choćby występujący w czwartej lidze i jakie pieniądze z budżetu miasta idą w tej chwili na działalność dla Tęczy Biskupiec? Powiem tak, no w takich miasteczkach jak nasze, no bez wsparcia samorządu ciężko by było utrzymać czwartą ligę, czy poziom rozgrywkowy na taki, jaki zasługują kibice, nasi mieszkańcy, no przede wszystkim młodzież, tak? No to młodzież trzeba przyciągać na stadion, odrywać od komputerów, od telefonów, ale bez infrastruktury, bez zaoferowania czegoś fajnego dla tej młodzieży, ciężko to zrobić, no jednak ten stadion też widać, że już w tej chwili przyciąga młodzież, grupy młodzieżowe są coraz większe, chętnych jest coraz więcej, rodzice też fajnie do tego podchodzą, też widzą, że tutaj coś się dzieje fajnego, więc na tym chcielibyśmy bazować, więc te środki myślę, że z samorządów no, powinny płynąć na sport, musi być tego efekt, ale też bez współpracy z ludźmi, którzy się będą tym zajmowali, no, to nie ma sensu, więc też osoby, które gdzieś tam są z boku, nic nie widać, ale jak członkowie zarządu, tak, poszczególnych stowarzyszeń, klubów sportowych, bez ich wsparcia no tutaj i prawidłowego podejścia, no też byśmy tych pieniędzy nie dawali. O dżentelmeni, o pieniądzach nie mówią, ale jednak te środki są znaczące. A propos tych pieniędzy. Dżentelmeni nie, ale ja muszę o to zapytać. Tęcza Biskupiec pozyskała dużego sponsora, tak? Gdzieś tam w mediach dumnie zarząd pozował szczekiem na 300 tysięcy złotych. Czy te pieniądze są tylko przekazane na sezon 2022-2023, czy to jednak są rozłożone w czasie na jakieś transze? Tak, to jest co roku będziemy dostawali 100 tysięcy złotych przez 3 lata, więc te 300 tysięcy są rozłożone. Mi też na tym zależało, żeby to jednak ta płynność finansowa była troszeczkę rozłożona w czasie. Mamy swoje. Żeby nie oszaleć.
To też, ale to też no, podejście, że tak powiem, mamy troszeczkę, mam jakiś tam plan ułożony tego wszystkiego, tej pracy na najbliższe lata i z młodzieżą i rozwojem właśnie sportowym w naszym mieście, więc taka płynność w dłuższym terminie, w dłuższym czasie to jest lepsza niż od razu, że tak powiem, taki zastrzyk pieniędzy, żeby ich nie przetracić. Jednak ten plan budżetowy powinien być zachowany z roku na rok. No właśnie, bo jest wsparcie samorządu, zarząd pozyskał też sponsora. Czy to powinien być też taki przykład dla innych klubów, że słowo dajcie, bo nam się należy do szczególnie samorządu, wcale tak nie powinno wyglądać i jednak zarządy klubów też powinny pozyskiwać tych sponsorów i mocno się starać marketingowo o te pieniądze? No, każdy klub, każde miasto jest inny. Inne ma spojrzenie na pewne rzeczy, inne ma możliwości i tutaj nie ma jakiegoś złotego środka. Jakby był złoty środek jeden na to wszystko, to każdy by z tego korzystał, więc każdy się boryka ze swoimi problemami. Czasy są takie, że ciężko pozyskiwać tych sponsorów jednak. Mocno się trzeba nagimnastykować, starać się i namawiać. Jednak przedsiębiorcy, no, widzimy ponad tutaj, po większych nawet klubach w naszym regionie, że też mają ciężko, jeżeli chodzi o budżety. Każdy taki sukces w postaci takich sponsorów to jest duży zastrzyk pieniędzy i takiego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przyszłość i na tym nam zależy, więc cały czas pracujemy, nie patrzymy na teraz, co mamy, ale pracujemy cały czas nad tym, żeby pozyskiwać coraz więcej tych sponsorów, mniejszych, większych, po to, żeby właśnie patrzeć w przyszłość i bezpiecznie jakoś budować sobie i realizować te założenia, które sobie wcześniej postawiliśmy. Kuba, muszę tak z przymrużeniem oka Ciebie podpytać. Mówi się, że w Biskupcu wręcz rozdawali pieniądze i szybko można było się porozumieć o kontrakty na nowy sezon, ale ja muszę się zapytać o tych zawodników, którzy no, wywalczyli ten awans do Forbet czwartej ligi. Czy Wy też odczuliście ten przypływ gotówki w klubie? Odczuliśmy. O, i to jest najważniejsze. Krótka odpowiedź. Długie pytanie, ale krótka odpowiedź. Skoro o zawodnikach mowa, sprawdźmy, kto zaskarbił sobie uznanie w oczach trenerów i trafił do 11 kolejki. 11 drugiej kolejki Forbet czwartej ligi przedstawia się następująco. W bramce Jakub Olejniczak z Motoru Lubawa, który został wybrany zawodnikiem kolejki. W obronie Przemysław Ziemianowicz, Huragan Morąg, Rafał Maciążek, Polonia Lidzbark Warmiński, Janusz Buchholz, DKS Dobre Miasto. Linie pomocy tworzą Dominik Lemanek, Polonia Iłowo, Marcin Swacha-Soc, Granica Kętrzyn, Łukasz Kuśnierz, Mrągowia Mrągowo, Dmitrij Bajduk, Znicz Biała Piska. W ataku znaleźli się Dominik Kozera, Olimpia 2 Elbląg, Damian Lubak, DKS Dobre Miasto, Paweł Dymiński, Mamry Giżycko. Burmistrzu, często prezesi klubów, działacze używają właśnie stwierdzeń, że to jest projekt długofalowy, że mamy wszystko przemyślane, że mamy koncepcję. Często realnie z tego nic nie wychodzi. Od Was idą sygnały, że obecny kształt klubu to też projekt długofalowy. Jak wygląda sytuacja z młodzieżą i czy tych młodzieżowców w klubie będzie przybywać z każdym sezonem? Bo często mówimy, grajmy swoimi, ale ciężko jest grać swoimi, jeżeli nie pracujemy z młodzieżą. Więc jak wygląda na tą chwilę ta praca z młodzieżą? Bo są pieniądze od sponsorów, są pieniądze od miasta, czy są pieniądze na trenerów grup młodzieżowych i czy te dzieci i ten właśnie nowy stadion też ma być takim magnesem przyciągającym młodzież? No ja uważam, że przede wszystkim stadion musi przyciągać młodzież, po to właśnie, tak powiedziałem wcześniej, odciągnąć się od komputerów, od tych telefonów i żebyśmy za parę lat mogli właśnie grać swoimi wychowankami. No w rok czy dwa lata to tego nie zrobimy, jednak dzieciaki muszą urosnąć, muszą nabrać doświadczenia i muszą gdzie grać. W tej chwili już mają fajną infrastrukturę. Mają gdzie grać, mają trenerów, ale już widać po tych pierwszych miesiącach, że tych młodych ludzi coraz więcej przybywa na stadionie. Teraz te grupy nasze młodzieżowe są coraz większe i to cieszy, właśnie o to nam chodziło, żeby przyciągnąć te dzieciaki na stadion. A jak to będzie wyglądało za parę lat, no to czas pokaże, ale myślę, że tutaj bez jakiegoś planu i cierpliwości do tego, żeby to budować, no to byśmy po prostu tego nie realizowali, bo byłoby bez sensu, tak? A pewne rzeczy nie zrobimy od razu, to są długoletnie jakieś założenia, które jednak to, jeżeli będziemy się trzymali tego wszystkiego, co sobie nakreśliliśmy i ta młodzież będzie u nas dorastała, będzie się wychowała, będzie w kim wybierać, to na pewno za parę lat tęcza będzie miała swoich wychowanków i będzie mogła grać swoimi. Na dzisiejszy czas to myślę, że nie tylko my się z tym borykamy, z tymi problemami. Czy czwarte klubów, jak nie wszystkie. Tak, tak. Widać, że tych wychowanków jest coraz mniej. Ta tendencja właśnie jest odwrotna. Kiedyś praktycznie każdy grał swoimi ludźmi, można powiedzieć w cudzysłowiu.
i większość stanowiło właśnie trzon miejscowych zawodników. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Jest pozyskiwanie tych zawodników tam, gdzie się da i budowanie tych zespołów. I to mnie wcale nie dziwi, bo to jest normalne. Jeżeli nie ma kim grać, nie ma kim trenować, to kluby z bogatą historią, które zawsze były na mapie naszego województwa, no muszą sobie radzić po prostu osobami z zewnątrz. A jeżeli chodzi o młodzież, to lata pracy, cierpliwości i myślę, że to się uda. Kuba, ty jesteś młodym zawodnikiem. W kadrze są jeszcze młodsi od ciebie, bo to rocznik 2-3 i 2-4 też gości w szeregach waszej kadry. Czy ty myślisz, że największy właśnie problem, jeżeli chodzi o młodzież, jest ten przeskok z juniora do seniora? Bo nie oszukujmy się, w Skrzatach, Żakach, Orlikach jakby nie brakuje tego młodego na rybku. Problemy się zaczynają już gdzieś tam od trampkarza po juniora. Jak ty wspominasz swoje czasy i czy z tej grupy juniorów, w których ty trenowałeś, jest jeszcze kilka osób związanych z piłką nożną, czy gdzieś tam porozchodzili się w zupełnie inne sporty albo też zrezygnowali z piłki? Jeśli chodzi o mnie, to ja miałem duży przeskok i to już się zaczęło w wieku, ja miałem 15 lat, jak zacząłem w seniorskiej piłce. Miałem debiut w seniorskiej piłce tutaj w tutejszej Warmii Olsztyn u trenera Kowalczyka. No to był duży przeskok. Ja wtedy grałem na obronie i gdzieś tam no starałem się, żeby gdzieś tam z boczku nie przeszkadzać bardziej niż grać. No duży przeskok jest z tej piłki juniorskiej, to na pewno. Gdzieś tam ta fizyczność odgrywa bardzo dużą rolę. Ale odnalazłeś się, no, szybko. Ale odnalazłem się, tak. No tak, a chłopcy z rocznika 2-3 i 2-4, którzy są teraz w kadrze, czy oni są nastawieni na ciężką pracę? Gdzieś tam jest zestawienie młodych osób, no, z bardzo doświadczonymi, tak? No, Paweł Galik, Patrycjusz Malanowski, tak powiem, starzy wyjadacze wręcz. I czy ta młodzież nastawiona jest na ciężką pracę, czy też ten przepis o tym młodzieżowcu, którym ciągle w Polsce toczy się dyskusja, ułatwia trochę zadanie tej młodzieży? No na pewno, mają jakiś tam przywilej, że muszą grać, tak? Ale to też jest dobre dla nich, bo jednak to wymusza, że muszą grają. Się gdzieś ogrywać. Dokładnie. A fakt, że z doświadczonymi zawodnikami gra się lepiej, no uczą się jak od najlepszych tutaj w województwie i to na pewno na plus jest dla nich. Wszystko zależy od nich tak naprawdę, bo jednak rola trenera jest bardzo duża w tym wszystkim, plus podpowiedzi i opieka tych starszych zawodników. Ale to tylko zależy od nich, czy sobie z tym poradzą i czy dadzą radę. I jeżeli będą mieli chęci, wolę walki. Jak bardzo ambicja gdzieś tam. Dokładnie, dokładnie. Także wszystko mają przed sobą. Także no, komfort rozwoju naprawdę jest bardzo duży i to tylko zależy od nich, jak to będzie wyglądało. Przed sobą macie spotkanie najbliższe ligowe z Polonią i Łowo. Rywale pokonali ostatnio Pisę 5-2. Wczoraj był dzień wolny od pracy, a czy zawodnicy tęczy mieli wolne, czy jednak był już trening? Ja może powiem za siebie, ja trenowałem, zrobiłem sobie dwa treningi indywidualne. No, trzeba się przygotowywać samemu, jak nie można gdzieś tam, znaczy nie można, nie było treningu w klubie, no to samemu na pewno trzeba nadrabiać. Trzeba dbać o formę. Dokładnie. To też świadczy właśnie i pokazuje, jak ta czwarta liga, jaka jest. Widać po Kubie właśnie, że jest dużo już teraz zawodników, którzy dbają o siebie, dbają o kondycję, o ten trening nawet w dniach wolnych od trenowania, także naprawdę to jestem pod dużym wrażeniem. To, co było kiedyś, a co jest teraz, naprawdę się bardzo zmieniło i tutaj świadczy. No, i takich zawodników właśnie potrzebujemy, jak Kuba. Widzisz, pracujesz na podwyżkę kontraktu, jakiś aneks. Kuba, czy ty jesteś takim zawodnikiem, który myśli jeszcze o tym, co wydarzyło się w Lidzbarku, czy już absolutnie zresetowana głowa i wszystkie siły i skupienie na najbliższym meczu ligowym? No bo wypadałoby w końcu chyba wygrać, bo te aspiracje w Biskupcu, może to gdzieś zachowawczo burmistrz mówi, ale są duże, nie oszukujmy się. Na pewno będziemy gdzieś tam analizować w tygodniu jeszcze. Dzisiaj mamy trening, na pewno będzie analiza tego meczu. Wnioski będziemy musieli wyciągnąć, ale no, nie patrzymy za siebie, patrzymy do przodu, gdzieś tam wyciągniemy wnioski i skupiamy się na najbliższym meczu ligowym. Burmistrzu, muszę się o to zapytać, bo jesteście blisko też z zarządem, żyje pan też klubem, piłką. Wiadomo, że Biskupiec też stawia na tęczę, przez promocję i promowanie miasta. Czy to prawda, co mówią, że jak dwa najbliższe spotkania, jakby drużyna nie pójdzie do przodu, nie będzie tych kompletu 6 punktów, to gorące krzesła w Biskupcu i tam już trenerzy się ustawiają w kolejce, żeby zmienić trenera Wojtka? Ja nie mogę się wypowiadać za zarząd i za prezesa, ale znam się z Wojtkiem Juszewskim bardzo długo i
ma moje pewne zaufanie, także tutaj myślę, że my takich ruchów szybko na pewno nie będziemy robić i to weryfikacja dopiero przyjdzie za jakiś czas. Mamy cierpliwość, zaufanie do trenera, do zawodników. Dajmy im się zgrać, dajmy im, że tak powiem, zacząć wygrywać, strzelać bramki, a to z pewnością za chwilę przyjdzie. Pełny spokój, Biskupcu. Czas na naszą zabawę w typowanie. Wiecie, na czym polega, czy szybciutko mam wam wyjaśnić? Mniej więcej można się domyślić. Tak, wiem. No to jak wiecie, to wspaniale. Zaczniemy od burmistrza, następne spotkanie ty, tak, i będziemy na przemian. Tęcza, Biskupiec, Polonia, Iłowo. Jedyneczka. Znicz, Biała Piska, Polonia, Lisberg Warmiński. To jest takie ciekawe spotkanie, jeden chyba z hitów tej kolejki. Tak, mi się zdaje, że to właśnie mecz kolejki będzie. Znicz spadł z trzeciej ligi. Polonia ma aspirację, żeby do tej ligi awansować, komplet punktów. Fajny mecz może być. No to jak bardzo obstawiasz? Ciekawe. No myślę, że Znicz. Znicz. Rominta, Gołd, Ab, Granica, Kętrzyn. Rominta, Beniamina. Granica fajnie zaczęła, bo wygrała u nas. Teraz z Niczym zremisowała 2-2. Też tam trener Federów fajnie to widać poukładał. Ale tutaj postawiłbym na remis. GKS Wikielec, DKS Dobre Miasto. No to też jeden z lepszych meczy. Tak. Już teraz nie ma słabych meczy w czwartej lidze, tak naprawdę. Nie, co kolejka jest jakieś tam 2-3 spotkania, które tak, faktycznie są ciekawe, takie top, ale inne też. Myślę Dobre Miasto. Dobre Miasto. Mhm. Olimpia 2, Elbląg, Mrągowie, Mrągowo. No, Mrągowia też zaczęła dobry sezon, 2 zwycięstwa. Przemek Rybkiewicz od nas przyszedł do Mrągowa, strzela bramki. Wyjazd daleki. Postawił na 2. Mamer, Giżycko, Huragan, Morąg. Mamer, Giżycko. Olimpia, Olsztynek, Jeziorak i Ława. No jednak chyba Jeziorak. Pisa, Berczewa, Motor, Lubawa. Motor, Lubawa. Dziękuję wam bardzo za typowanie, dziękuję za wizytę w studio. No, życzę, żeby te uśmiechy na twarzy już po następnej kolejce zagościły w Biskupcu. W magazynie to już wszystko, dziękujemy za dzisiaj, widzimy się za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia. Malutki prezencik, burmistrz chyba ten prezencik dostał w kamperze na live'ie od Marka Łukiewskiego, więc Kuba, dla ciebie. Dziękuję wam za spotkanie i do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Do widzenia.